Marcin Tosz, ujawniamy.com, witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj wieczorem znaleziono zwłoki zastępcy naczelnika Wydziału do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu. Oficer wysokiej rangi, inicjały AJ, został znaleziony martwy pod swoim domem przez żonę. Policjant ten, policyjna gruba ryba, znany był z tego, że chociażby współpracował, a przynajmniej znał się z detektywem, byłym policjantem, który niedawno był opisywany w materiale na antenie TVN. Chodziło o związki z mafią tytoniową. Szczegóły tej, jak sami słyszycie, wstrząsającej sprawy dopiero będą ujawniane, natomiast już na ten moment można powiedzieć, że czeka nas bardzo, bardzo ciężki i gorący okres. Coś zaczyna się dziwnego dziać. Tutaj mamy już samobójstwo prawdopodobnie, bo znaleziono przy zwłokach służbowy pistolet, z którego miał się tenże policjant zastrzelić. Czy tak było na pewno, no to ustalą badania, ustali sekcja zwłok, to jak słyszenie oficjalnie zaplanowano na poniedziałek, czyli dopiero w przyszłym tygodniu, ale to jest akurat informacja nieoficjalna, także musimy ją jeszcze potwierdzić, oby na tą sekcję nie trzeba było tak długo czekać. Mamy więc do czynienia naprawdę ze wstrząsającą sytuacją. Martwy policjant znaleziony pod swoim domem i to policjant wysokiej szarży, wysokiej rangi, bardzo istotny funkcjonariusz CBŚP we Wrocławiu. Związki z mafią tytoniową poprzez jego znajomego, byłego policjanta, detektywa, który tymi tematami się zajmował. Czekamy więc na dalsze informacje. Na pewno wszystkie media będą o tym informować. My, portal ujawniamy.com, informujemy o tym w Polsce jako pierwsi. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.